Za dobrych czasów towarzysza Gierka Zjednoczenie Olsztyn występowało w pierwszej lidze. I w Bartoszycach był Ludowy Klub Sportowy Kombinat i marzeniem ich było, żeby również ciężary były w Bartoszycach. A na etacie byłem w kombinacie bartoszyckim i prezes klubu zagwarantował mi mieszkanie funkcyjne, które mam do tej pory i próbował założyć sekcję podnoszenia ciężarów, która była w Kinkowie pod Bartoszycami. Po ogłoszeniu stanu wojennego sekcja się rozpadła. Ciężary, sztangi mi pozamykali i musiałem trenować w kotłowni w swoim zakładzie pracy nocami. Gdy nastąpiła redukcja etatów, a później rozwiązanie PGR-ów, trafiłem ze swoją sztangą tu pod pocztę na ulicy Ogrodowej. Dynamicznie zawieź ciężko na grzbiecie, kapujesz? I tupnięcie power, no. Dobrze, już twoja. Mocno nakryj i wyjście w górę. Tupnięcie. No, widzisz. Ale znów na półsia. Proszę ciebie. No. No widzisz, już jest lepiej. Dobrze. Raz. Dwa. Nie gap się. Już. Spokojnie. No widzisz. Okay. 13 razy byłem mistrzem Polski Zrzeszenia LZS. Miałem, mimo swojego słabego zdrowia, miałem nawet rekord Polski w martwym ciągu, 220 kilo. A kończącym to wszystko był zdobyty rok temu tytuł Mistrza Świata Weteranów, Masters, który odbył się w Koszalinie. Rekordy świata miałem też w Masters. Niestety nie udało mi się podbić normalnych rekordy świata weteranów. Miałem w rwaniu, w podrzucie, w dwuboju. No i chyba to, że pokonałem właśnie... Jak zaczynałem, to 40 kilo nie mogłem podrzucić, a skończyłem, to już podrzucałem 140. Jeszcze w wieku 45 lat 140 kilo podrzuciłem. To się cały trening robisz, Karol, nie robisz, nie dzielisz? A no tak, ja myślałem, jaki mocny grzbietem, co? Jak się czujesz? Co? Do siłowni najczęściej trafiają dzieci z rodzin rozbitych, gdzie w domu się na pewno nie przelewa, ale właśnie innych chyba możliwości nie ma. Mają jakiś cel w życiu, a to jest bardzo ważne. Jeśli nie mają celu, to wtedy zaczynają się alkoholizm, klej i tak dalej. W ciągu roku przez moją siłownię przewija się około 100 nowych adeptów sztangi, przyszłych ciężarowców, jednak z tej liczby około 3-4 osoby zostają i trenują przez następny rok. Później z kolei tych się zamyka, bo albo kończą szkołę, idą do wojska i przerywają. Jeśli się nie złapią, to jak Piotrek Dusewicz czy Piotrek Iwaszko do kadry narodowej, czy jakiś klub ich nie weźmie, to po prostu przerywają swoje treningi. Śmiało zdecydowanie.
No, pięknie. Ciągnie do góry. Tak jest, popraw. Power. Tak, jest. Dobra. No, stojak. To jest 140 kg. No, ładnie, noga idzie. Sam raz może będzie, no. Co? Dobrze jest. To ja widziałem, tam spadło. Czekaj. No. No i tutaj będzie ile przysiadów? 3 tony przysiadów. Tylko 3 tony się Ewa przysiadów zrobi. To nie dużo. Szaruga jesienna, październik. Koleżanka z klasy, Monika Awgul, która już trenowała dobrych kilka miesięcy i nawet startowała na mistrzostwach województwa, zapytała się, czy jej koleżanka może trenować na siłowni. Bo Ewa już tą siłownię znała, tam są takie kratki. Ewa, wyprowadzając swojego pieska na spacer, na pewno niejednokrotnie zaglądała na siłownię i patrzała, jak te fajery, jak te ciężary stukają. Też myślałem, że Monika buja, że żartuje, że ona z tej samej klasy jest, bo Ewa ważyła niecałe 40 kilo, a Monika ważyła około 60 kilo. To był szczególny moment, bo już od tamtej pory już Ewa ani jednego treningu nie opuściła. Ewa po 8 miesiącach treningu pojechała na Mistrzostwa Europy w wieku 14 lat i zajęła 7 miejsce, mimo ciężkiej, bolesnej kontuzji biodra, której już się nabawiła na zgrupowaniu kadry. Po wygraniu na międzynarodowym turnieju podrzutu w Oławie Ewa zdobyła rower górski. Miała problemy, gdyż jadąc pod górkę rozwinęła szybkość zbliżoną prawie do 60 km na godzinę, a tam było ograniczenie szybkości 50 km. Cieszę się, że szkolarze się Ewą nie zainteresowali, bo bym być może stracił sztangistkę. Ewa, on jest bardzo zamknięta w sobie, jednak uparta i w sensie pozytywnym, i w sensie negatywnym. Na pewno nie jest łatwo z nią pracować, jednak za wszelką cenę stara się osiągać cele, mimo kontuzji, urazów, różnych kłopotów, jakie ma. Zarzucają ostatnio, że ciężary to nie są dla kobiet. Jest trochę przykro, jeśli zawodniczka jedzie na Mistrzostwa Polski i liczy, że przyjeżdża po zawodach do Bartoszyc i mama się pyta, a gdzie ten srebrny medal co zdobyłaś? A nie, no po prostu z Warszawy zapomnieli przywieźć na Mistrzostwa Polski. To też trochę przykro i bardzo jednak takie... Dostaję weble do przedpokoju. Tak. Drugie miejsce jakaś dla zawodnika Honda, dla zawodniczki radiomagnetofon. W całym 97 roku Ewa sztangę poniosła prawie 28 tysięcy razy i 1900 ton był. Ten rok będzie dużo cięższy, no bo za 2 lata olimpiada. Większość chłopców, tak samo jak i dziewcząt, przychodzi do mnie siłownie sporządnie zestresowanych, nawet mających nerwice, które na pewno nawet porządny, dobry psycholog w dosyć szybkim okresie by tego nie wyleczył. Po roku, po półtora roku te nerwice mijają jak ręką odjął. Sam wiem na swoim przykładzie, gdyż do 9 klasy ogólniaka bardzo się mocno jąkałem. I po 2-3 latach treningu ze sztangą, no prawie to minęło. Trzeba to już, mocno. Zagnij się. No, twoja. Raz. Łokcie. No, widzisz, no, jest, pięknie. Ładnie. No widzisz. Dzisiaj więcej ważyłeś, tak? Jeśli porównać warunki, jakie ma ta siłownia, na jakich warunkach egzystuje, to chyba nawet jedyna siłownia w Polsce. Chociaż przyjrzałem... Jednak chłopcy przyjeżdżający, tak jak dzisiaj, na ferie świąteczne czy na zimowe, najbardziej ją chwalą, najlepiej się w niej czują. Najbardziej się czują domowo. Parę dni temu, będąc w Warszawie, rozmawiałem z panem Waldemarem Baszanowskim i opowiadał, że oni też zaczynali w takiej piwnicy pod AWF-em. Nazywali to Hadesem i bardzo miło to wspominają te chwile ze Smalcerzem, z Oziemkiem, wracają do tego. Też nie mieli takich warunków jak inne kluby, szczególnie wtedy górnicze miały śląskie, a jednak wyszło przecież wtedy i kilku mistrzów świata, 2 mistrzów olimpijskich wyszło właśnie z tej siłowni w małej piwniczce pod AWF-em w Warszawie na Bielanach. Jedna sztanga nam się połamała.
Niedawno Rada Główna rozdzielała sprzęt. Wszystkie sztangi poszły w Polskę, pomosty, sztangi, jednak do Bartoszyc ani jedna sztanga, ani jeden pomost nie trafił. W piłce nożnej, na przykład, na boisku może być 10 dobrze przygotowanych zawodników i jeden, który w ogóle się obijał, w ogóle nie trenował i wchodzi cały mecz, możesz przestać. Tu jednak w ciężarach zawodnik wchodzi na pomoc i już mu nikt nie pomoże. Zostaje sam ze sztangą, z ciężarem, ze swoimi słabościami, z lękiem, czy uda się ten wynik, czy nie. I to jest właśnie bardzo ważne. To jest cały romantyzm podnoszenia ciężarów. Nie każdy to może zrozumieć. Trzeba po prostu być kiedyś ciężarowcem, kiedyś być na pomoście, pojeździć po zawodach, żeby wiedzieć, na czym polega sam trening. Jeśli zawodnik, jeśli trener nigdy nie był zawodnikiem, nigdy nie startował, to jak on może później prowadzić swoich zawodników, jak nie odczuwa to, co zawodnik czy zawodniczka czuje na pomoście, gdy wchodzi i musi uporać się z takim ciężarem, który niejednokrotnie przewyższa dwukrotny ciężar wagi ciała. Mam oprócz siebie też kupę ludzi, młodych chłopców utalentowanych, 13-14-latków. Także podejrzewam, że 2000 rok będzie przełomowym rokiem tej mojej piwniczki, tej mojej małej siłowni. Chciałbym, żeby na Igrzyska Olimpijskie w 2000 roku wyjechało moich dwóch wychowanków, Ewa Kuraś i Piotrek Drusewicz. Podejrzewam także, że na Mistrzostwach Polski, a być może i Europy, do lat 16 wystąpi kolejna trójka, czwórka moich zawodników, którzy dopiero zaczynają ciężką pracę treningową na siłowni na ulicy Ogrodowej pod Pocztą.